jak słyszę nazwę Towarowa 28, to pierwsze skojarzenie to 00839 Warszawa. Archiwum, które tutaj się na dole mieściło, początkowo w niedużej czytelni. Tu kawał czasu żeśmy spędzili, sporo pracy. Zawsze jak padnie nazwa Towarowa, nawet bez tego numeru 28, się z niczym innym nie będzie już, jak sądzę, w życiu kojarzyć, tylko po prostu z eventem. Ludzi, którzy tu pracowali. No myślę, że prezesa Janusza Kurtykę. To jest pozostawienie cząstki siebie. Jedno z największych, najważniejszych wyzwań w mojej dotychczasowej karierze zawodowej. Jest to bardzo ważny element mojego życia. W tym budynku działy się rzeczy ważne nie tylko dla mnie i dla ludzi, którzy tu pracowali, tak naprawdę dla historii Polski. Towarowa 28 do IPN, centrala IPN-u, wielki gomułkowski gmach, trochę będący symbolem epoki, którą się IPN zajmował, bo on po remoncie, tym dzisiejszym wyglądzie już tak nie wyglądał, trochę go unowocześniono, ale jego pierwotny widok, to był kwintesencja PRL-u. Ohydny gomułkowski biurowiec z pożółkłą, brzydką elewacją, wewnątrz wyglądający równie upiornie. Budynek wymagał dużo nakładów i inwestycyjnych, finansowych, i pracy budowlanej. To była praca od posła, tak naprawdę, i to dość wyraziście zachowało mi się w pamięci, jeśli chodzi o wizerunek tutaj środka małego budynku. A więc kwintesencja tej epoki, którą IPN się miał zajmować, i kiedy nawet pojawił się pomysł remontu elewacji, ja przekonywałem prezesa Kurtykę, że właśnie powinniśmy zostawić mimo brzydoty tego budynku, go w takiej postaci, w jakiej go zastaliśmy z zewnątrz, żeby on był ilustracją epoki, którą się Instytut zajmuje, a elewacją niech się ktoś kiedyś w przyszłości zajmie, a my powinniśmy właśnie wyglądać tak, jak ta straszna epoka, którą niestety IPN się zajmuje. Pamiętam, że pierwsi pracownicy, którzy tutaj się wprowadzali, to pracowali, a jednocześnie na innych piętrach trwał jeszcze remont. Przenosiliśmy się tak rotacyjnie z piętra na piętro, żeby zwalniać zawsze jakieś piętro do remontu. I byliśmy tak skoszarowani w takich dużych pomieszczeniach, przedzielonych ściankami działowymi, i wszyscy siedzieli razem. To znaczy Biuro Edukacji Publicznej, w którym wtedy pracowałam jako naczelnik, było częściowo razem z gospodarstwem pomocniczym. Obok siedział pan, który kserował bardzo duże ilości materiałów różnego rodzaju, i wszyscy byliśmy dokładnie przemieszani. To był dość specyficzny czas dla nogarskich wówczas pracowników. To była niesamowita atmosfera, która towarzyszyła pracy. To była praca kilkunastu godzinna, bez patrzenia na zegarek, a z chęcią osiągnięcia celu, po to, żeby Instytut szybko, sprawnie mógł zacząć funkcjonować. Wtedy jak ja przyszłam tutaj, to pracowało raptem 170 parę osób, więc to jeszcze nie było rozbudowane, IPN nie był tak mocno. Natomiast było strasznie dużo młodych osób. I jak weszłam, to pierwsze co, no to Boże, tyle dzieci. Można by tą pracę podzielić na kilka takich dość znaczących czasokresów. Na pewno jednym z najważniejszych jest wydawanie wniosków, to jest luty 2001. Bardzo duża ilość zainteresowanych, bez, jak pamiętam, chęci zemsty czy szukania oprawców, tylko poznania historii, czy też przedstawienia jej swoim bliskim. To był bardzo dobry budynek do wykonywania naszych takich podstawowych zadań z zakresu udostępniania dokumentów. No, pamiętajmy o tym, że jesteśmy w centrum Warszawy i wszyscy wnioskodawcy, którzy chcieli skorzystać z naszej czytelni, bez większych problemów mogli to zrobić właśnie tutaj, w tym budynku przy ulicy Towarowej, gdzie mieliśmy dużą, dobrze wyposażoną czytelnię naukową, i w zasadzie każdy, kto przyjeżdżał spoza Warszawy czy z jakichś dzielnic warszawskich, no to w zasadzie przyjeżdżał do centrum miasta, mógł załatwić szereg innych spraw i przy okazji skorzystać z czytelni. Czy to jako badacz, czy jako osoba, która chciała po prostu poczytać dokumenty jej dotyczące. Mój kontakt z Towarową 28 miał dwojakiego rodzaju znaczenie. Zanim zacząłem tu pracować, a właściwie tu rozpoczynać pracę, a kontynuować ją na Chrubie Szoskiej, byłem przede wszystkim klientem, w cudzysłowie, archiwum, które tutaj się na dole mieściło, początkowo w niedużej czytelni, później przeniesione do większego pomieszczenia. Ta czytelnia początkowo była bardzo malutka. Jeśli dobrze pamiętam tutaj, jak jest w tej chwili
ten fragment wyraźnie przedzielony. To pierwotnie było inne pomieszczenie, także proszę sobie wyobrazić, tu było zaledwie kilka stanowisk, one nie zapewniały realizacji wszystkich potrzeb. Została rozbudowana najpierw o tą drugą część. Tutaj wszędzie stały stoły dla czytelników. Tu były regały z książkami, wszystkie publikacje Instytutu. Pod ścianą znajdowały się komputery. Ta niewielka czytelnia na dole była czymś dla mnie, młodego wówczas historyka, kilka lat po studiach, była czymś wyjątkowym, nie tylko ze względu na wreszcie dostępność akt, które człowiek czasami wielokrotnie prosił w archiwum MSW. Tutaj było zaplecze archiwistów, którzy obsługują czytelnię, i potem jeszcze jedno pomieszczenie z czasem, jak pojawił się pomysł udostępniania akt w postaci cyfrowej, zrobiliśmy też taką małą czytelnię, gdzie były komputery, w których można było korzystać z akt już tylko w postaci elektronicznej. I ten klimat tej niewielkiej, bardzo niewielkiej czytelni i możliwość obcowania i z dokumentami, i z właśnie badaczami tych dokumentów był dla mnie wtedy rzeczywiście takim dużym odkryciem, miał dla mnie dosyć duże znaczenie. Także to jest ostatnie spojrzenie na miejsce, w którym też osobiście spędziłem jeszcze dziesiątki, setki godzin, przeglądając materiały archiwalne. Do Instytutu przychodzili nie tylko przedstawiciele najwyższych władz świata polityki, ale również ludzie z innych obszarów naszego życia. Miało tu miejsce wiele bardzo ważnych konferencji, choćby wcześniej, jeszcze w roku 2001, słynna konferencja z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w której oceniał stan wojenny. Przypomnę, że Aleksander Kwaśniewski wetował ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej i został zmuszony do jej podpisania odrzuceniem weta przez parlament, więc myślę, że też po części jest to historia tego budynku. Konferencja zresztą, co do której były ogromne obawy, czy budynek wytrzyma, bo tam była tak ogromna ilość chętnych, że pojawiły się spekulacje, ile można osób na to najwyższe piętro wywieźć, zachowując bezpieczeństwo. Stanowiło, że 150 i więcej nie można było wpuścić, a znacznie więcej chętnych było. Pamiętam również wizytę księdza prymasa Józefa Glempa, kiedy jeszcze w już nieistniejącej od wielu lat sali konferencyjnej na 12 piętrze promowaliśmy tekę edukacyjną poświęconą jego poprzednikowi, prymasowi tysiąclecia. Sala konferencyjna kiedyś była na piętrze 12. My jako Biuro Edukacji mieliśmy przygotować koncepcję tego, co w tej sali będzie. No i tam trwały różnego rodzaju przepychanki, ustawienia, co jak będzie lepiej. Przeszkadzały filary, wszystko przeszkadzało. Potem żeśmy starali tą salę udekorować, więc dekorowaliśmy to plakatami naszymi. No i to są takie fajne wspomnienia. Potem ta sala właśnie przestała być salą, stała się pokojem, bo zabrakło już miejsca dla pracowników w tym budynku. To tutaj większość edukacyjnych, część konferencyjnych przedsięwzięć się mieściła. To oczywiście powodowało różne kłopoty. W 2007 roku przestała funkcjonować na 12 piętrze sala konferencyjna i pomieszczenia tam się znajdujące zostały zaadoptowane na pomieszczenia biurowe. Pamiętam doskonale sprawę teczki premiera Belki, kiedy to była taka sytuacja, że teczka miała być udostępniana tutaj w IPN-ie, w czytelni, na dole dziennikarzom, i zgłosiło się cała masa dziennikarzy, już nawet nie pamiętam, to może było z 50 redakcji polskich i zagranicznych, każdy chciał tą teczkę oglądać, a było wykonanych 6 kopii. W holu, w którym się znajdujemy, odbyła się na przykład słynna konferencja prasowa dotycząca sprawy ojca Konrada Hejmo, która była jednym z takich apogeum najważniejszych wydarzeń burzy lustracyjnej, która się wtedy przez Polskę przetaczała. W tym budynku zapadały wcześniej bardzo ważne decyzje o udostępnianiu dokumentów. Z tego budynku została wyniesiona słynna lista Wildsteina. Sytuacja była taka, że część dziennikarzy zaczęła to robić normalnie w czytelni, ale podniósł się ogromny bunt, że pozostali tego robić nie mogą, więc te materiały były szybko dokserowywane, były szybko wypełniane wnioski dziennikarskie. Te udostępnienia mieliśmy realizować na 12 piętrze. Wszystko na szybko zostało przygotowane, czyli stoliki i możliwość jak gdyby udostępnienia tych akt mediom, i w pewnym momencie wysiadły windy.
bardzo nieduże windy, które były przystosowane do przewozu kilku osób, musiały nagle przewieźć na górę kilkadziesiąt, czasami powyżej 100 osób, które tam się miały zgromadzić. Czasami dochodziło do dosyć dziwnych sytuacji. Byłem świadkiem przepychanki, jak jeden starszy pan do drugiego mówi: wysiadaj, bo jesteś młodszy stopnie. To były windy, które były zmorą w pewnym sensie Instytutu przez wiele lat. Nie wiem, czy zgodnych z prawem nawet, powiem dzisiaj, ale już czas minął, jest przedawnienie, kiedy po prostu używaliśmy do przewozu ludzi windy towarowej, w którą wchodziło i dużo więcej osób, i była bardziej dostępna niż te windy osobowe. To jest winda towarowa, która też ma swoją historię, najbardziej eksploatowany fragment budynku. Często doprowadzały do irytacji różnych gości, którzy przybywali do prezesa i czuli się obrażeni tym, że nie mogą tu wjechać, bo ta winda nie przyjeżdża i nie przyjeżdża, że to złośliwość ze strony prezesa, co oczywiście nie było prawdą. No, te windy po prostu kiepsko do pewnego momentu działały, później udało się je troszkę podremontować i działały nieco lepiej. Zawsze zakorkowane, nowe niewiele zmieniły, ale mimo wszystko było ciut lepiej. Z perspektywy Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów najważniejszym miejscem w tym budynku i tak naprawdę bardzo strategicznym dla całego pionu archiwalnego w całym kraju była pracownia reprografii i digitalizacji Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie najciekawsze tematy, które dotyczyły czy chociażby żołnierzy wyklętych, czy środowisk kombatanckich, przede wszystkim z okresu II wojny światowej, a więc też powstańców warszawskich. Tematy dotyczące funkcjonowania zakładów pracy w okresie PRL-u. Ta cała tematyka gdzieś pobrzmiewała w aktach, które tutaj były opracowywane. Bardzo duża pracownia, mająca 64 stanowiska pracy, przy których pracowali archiwiści digitalizujący zasób archiwalny, opracowujący ten zasób. Tu też było centralne repozytorium danych cyfrowych na cały kraj. To tutaj przechowywaliśmy wszystkie zdigitalizowane kopie naszych dokumentów. To tutaj też krzyżowały się te nitki udostępnień dokumentów w postaci elektronicznej. Tu był centralny system informatyczny, a teraz przed nami odbudowa tego i to nie będzie takie proste, bo przed nami okres przejściowy, Wołoska, która nie jest dla archiwum docelowym miejscem pracy, a potem Kłobucka, która będzie tym docelowym miejscem pracy, ale odbudowanie takiego systemu i ponowne jakby osiągnięcie 100% naszych mocy przerobowych, to zapewne trochę czasu potrwa. Z koniecznością przeprowadzki zaczęliśmy się liczyć w roku 2012, kiedy nie otrzymaliśmy pieniędzy na wykupienie tego budynku z rąk ruchu. No i było jasne, że jeśli ten budynek zostanie sprzedany, to nowy jego właściciel raczej nie będzie zainteresowany jakimś długotrwałym wynajmem. To się potwierdziło po sprzedaży w sierpniu 2012 roku i była tylko kwestia, ile będziemy mieli czasu na znalezienie nowego obiektu, jego datację i przeniesienie się. Próbowaliśmy oczywiście ten budynek nabyć jeszcze. Ta batalia trwała przez wiele miesięcy. Okazało się, że Ministerstwo Finansów nie przeznaczyło na to środków. Wtedy widzieliśmy już, że nasza przyszłość jest niepewna. W momencie, kiedy centrum przesuwa się na zachód, miejscu, części miasta, które aspiruje do rangi nowego centrum, wśród instytucji o charakterze, o profilu historycznym, Muzeum Powstania Warszawskiego pozostaje osamotnione. No, nas już tu niestety nie będzie. Zawsze jak myśleliśmy o tym, to w tej perspektywie, że on jest dobrze położony, że jest to centrum miasta. Potem zaczęliśmy się wszyscy cieszyć, że budowane jest metro, w związku z powyższym jeszcze łatwiej będzie do nas dojechać, stacja będzie tuż obok budynku. Wszyscy zareagowaliśmy bardzo podobnie, z dużym niedowierzaniem. Dla mnie to było nie do wyobrażenia, że można sprzedać budynek, w którym znajduje się instytucja państwowa, bardzo poważna, działająca od wielu lat, wykonująca dosyć ważną misję dla państwa polskiego i tak dosyć niefrasobliwie pozbyć się z majątku Skarbu Państwa takiego obiektu z urzędującym jeszcze tutaj instytutem. Mi się wydaje, że już nie będzie takiej możliwości, jak była dotychczas, że można było wejść, zobaczyć to serce Instytutu, czyli zobaczyć, wejść do magazynu, przejść się między półkami, gdzie stały akta.
teraz raczej to już nie będzie. Odczuciem dla mnie takim bardzo osobistym był spacer, jaki zrobiłem sobie kilkanaście dni temu. Przeszedłem się tą samą trasą, którą wracałem pierwszego dnia pracy z Instytutu. Porównywałem nie tylko, jak zmieniło się otoczenie, a zmieniło się bardzo, ale też porównywałem to, co działo się wtedy w mojej głowie, to, co dzieje się teraz, jakie mam spojrzenie na Instytut, jakie miałem wtedy. Ale chyba wszyscy, którzy tu pracują, przyznają, że okolice naszego jeszcze budynku, no, to miejsce w Warszawie, które zmieniło się chyba najbardziej. Wszystkie obiekty, które wchodzą w skład tego kompleksu, są już albo wyburzone, albo w trakcie wyburzania, więc przypuszczam, że także ten budynek dość szybko, po tym jak go opuścimy, również czeka taki los. To było miejsce, w którym tworzyła się historia. To jest taka niesłychana satysfakcja, że od początku tu się było, tworzyło, widziało, jak to się rozwija, przeżywało się trudne momenty, ale jednocześnie no chyba jest jednak duża satysfakcja z tego i zostanie. Dla mnie to jest kawałek życia, nie wiem czy najważniejszy, ale na pewno jeden z najważniejszych fragmentów mojej biografii. Dzisiaj na pewno mogę powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych okresów po prostu w moim życiu, kiedy wspólnie z koleżankami, kolegami robiliśmy rzeczy bardzo ważne i bardzo istotne. Za kilkadziesiąt lat ja już z tymi ludźmi nie będę, więc będę wspominał tych ludzi, z którymi tutaj pracowałem przez te kilka lat, a potem kolejne kilka, mam nadzieję, w nowej lokalizacji. Ale generalnie mi się ten budynek kojarzy z ludźmi, z którymi tutaj współpracowałem.